No i tak wygląda wejście do domu, ale to nic. Idziesz, Kiteczko, czy nie? Nie idziesz, tak? Nie spieszysz się? Czy jednak idziesz? Ale ruchy wykonuj, jakaś decyzja, w tą albo w drugą. Wychodzisz, czy nie? Uważaj, bo ugryź biega. Idziemy zobaczyć, co tam panowie robią. Rowery już, proszę bardzo, uruchomione, że jakaś podmianka tych rowerów była. Widzę, że Matylda do mojego się przyzwyczaiła. To chwilowe, ale niech korzysta. A tu się kosi i już jest sporo zrobione. Zobaczcie, jak ładnie. No nie wytrzymam! Wow! Super. Ale fajnie, że widzisz, że przenieśliśmy to na kwiecień, bo jest cieplej, dużo cieplej niż w marcu. Jest większa szansa, że impreza się uda. I tu będzie co? Muchaniec? Nie, to latem dopiero. Teraz dmuchańców, to nie bawię się teraz w dmuchańce. No nie! Przecież mówiłam, że nie będzie. Nie, zaraz ci wszystko powiem. No, jeszcze chwila i będzie sam to robił. Jak tatuś napęd naprawi, to już na pewno. Ale sporo już zrobili, kurczę. No tu już na pewno jest pokoszone. Pewnie tylko z przodu zostało. Jest jakiś malutki, ale jeszcze jaką dziurę ma w spodniach. Nieźle. Ja nie wytrzymam, Władek, piona! W traktorze jest to normalnie, zobacz. No tak, co tam? Wiem, bo tutaj widzisz, nasza naprawa, chodź zobacz. Jakaś mało profesjonalna pewnie. Się zrąbało. Nie, no bardzo ładnie. Słuchajcie, ale dobrze sobie radzicie, no. Razem to wymyśliliśmy. Władysław. Ja docinałem, on to wkładał. Ja nie wiem, co ten tata by z ciebie zrobił normalnie. Zobacz gościa. Tak, zaraz mi wszystko powiesz. Brawo, panowie. No naprawdę, moja gratulacja. Należy wam się jakaś nagroda chyba później za to. Całą czekoladę? No jak wymyślił od razu, całą czekoladę. Wiecie, że jak na Sycylii szukaliśmy w sklepie czekolady, to nie było w ogóle? Tak. Były tylko ciastka, nie było czekolady w ogóle. Teraz mi tylko powiedzcie, ile wam zostało jeszcze tego koszenia. Ten kawałek chcę skończyć, a z przodu mam... Tak wiem, co masz. To wiecie co, ja w tym czasie idę robić obiad, żebyśmy się zjedli. Dobra, to wy możecie... Tak, dostaniesz później po obiedzie. Na rower, a ja idę robić obiad, rozpakować zakupy. Jestem dumna z ciebie, mój ty. Pomocniku. Super. Tylko mamo, ja wiem, jak to się odpala. Ty wiesz, jak to się odpala? To trzeba wziąć ten drucik tak go... Nie, ty nie wiesz. Nie wiesz. A jak to się odpala? Powiedz mi, nie pokazuj, tylko mi powiedz. Do tyłu i tak. Aha, trzeba to podnieść do góry, no. Tak? I pociągnąć tą linkę. A pokaż mi, ile jest oleju. Mi to i tak nic nie powie. Dobrze, on będzie wiedział. Drugą, odkręcaj. No. Do góry. Gość, o, teraz. I co? Widzisz, gościu, sprawdza normalnie. Nie ma to tam. Tyle. Super. Mam dwa osprze. A paliwo gdzie się wlewa? No tutaj, no proste, no wiadomo. Bardzo ładnie. No naprawdę. Dobrze tam. O, zaciśnij, no tak, żeby właśnie, już to mówiłem, żeby
nie spadło jak w Toyocie. No tak, słabo było, nie? Już? No to git. No to gratuluję panom, Ida. Dobrze, ale to dopiero jest początek. Super. No.